figaro. Festiwal Opera Rara to 14 koncertów, 16 dni tego festiwalu. Pojawiają się nowe lokalizacje, bo pierwsze ta, której teraz gościmy, czyli Teatr Słowackiego, Centrum Kongresowe ICE, ale także i Muzeum w Sukiennicach, sala Collegium Maius i parę jeszcze mniejszych sal, które mają urozmaicić to wydarzenie. Reinterpretujemy słowo rara, to znaczy nie odwołujemy się wyłącznie do sztuk operowych okresu baroku, rzadko grywanych, ale także sięgamy do współczesnych kompozytorów, więc myślę, że czeka nas istotna ewolucja istniejącego festiwalu. Czeka nas 4 tygodnie intensywnej codzienności, która jest tym, o co nam chodzi, czyli chodzi nam o podnoszenie jakości życia, którą to jakość życia w moim pojęciu zapewnia tylko sztuka.